Witajcie, kochani. Co my dzisiaj mamy? Piątek, więc mamy nasz pamiętnik biblijny. Jestem ciekawa, czy macie tam wcześniejsze rysunki. Ja przypomnę, co tam było. Znajdę może ten pierwszy. Pamiętamy? Ta-dam! To było pierwsze. Teraz przypomnę, jaki był drugi. Drugi znajdę gdzieś. A, dobra. To było nasze drugie. Ja sobie tak rysuję w różnych miejscach, więc dlatego muszę tak szukać. O, to było ostatnio, w ostatni piątek, a teraz znajdę wam tutaj, gdzieś pewnie będzie, co my mamy dzisiaj za fragment. O, zobaczcie, taką ilustrację mamy. Ilustrację do fragmentu. Czy śpi, czy czuwa, nocą i dniem ziarno kiełkuje i wzrasta, sam nie wie jak. No właśnie, co to jest za fragment? Ja wam tutaj znajdę większość, właśnie więcej tego fragmentu z Ewangelii według świętego Marka. Mówił dalej, z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś ziarenko wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy. Ziarenko kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon. Najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. To jest wspaniała wtedy pora, bo to jest ciepło bardzo. To jest sierpień, cieplutko na takie żniwa, a my mamy jeszcze styczeń. Więc właśnie nie jest aż tak bardzo super ciepło. Więc tak, pokażę jak narysujemy ten fragment. Czyli tu jest tak, czy śpi, czy czuwa nocą, czy dniem mamy księżyc i słońce, czy noc i dzień. I zobaczmy, tutaj jest to małe ziarenko, które powoli, powoli sobie rośnie i aż całe tutaj jest, całe właśnie wyrośnięte jest z kłosem i już jest gotowe do tego, że można zebrać plon. Uwaga, więc tak, rysujemy najpierw księżyc. Mhm. Księżyc chyba każdy potrafi, czyli taki, jakby to ciocia Sylwia powiedziała, rogalik. Możemy kilka gwiazdek, gwiazdki też każdy sam jak potrafi różne. Tutaj jest proste słoneczko. Słoneczko, które świeci. I tu możemy napisać, czy śpi, czy czuwa. Czuwa, czyli wtedy ktoś, kto czuwa, to nie śpi. No nie? Nocą i dniem. Ja tu już takie właśnie zrobiłam grube litery. O, właśnie nocą. Mhm. I tu on z takim ogonkiem i dniem, małe i dniem. Mhm. O, i jeszcze literka my. Tak, i teraz rysujemy naszą ziemię. O. To jest coś niezwykłego. Tu jest nasze małe ziarenko. I tak, najpierw jest mała kropeczka ziarenko. Z tego ziarenka może być właśnie taki mały korzonek. Później ten mały korzonek już ma trochę większe jest i już się przedostało przez ziemię. Później dalej korzonki rosną i już jest coraz wyższe i nawet jakieś takie drobne tutaj rosną jakieś właśnie gałązki. I tu już jest takie, zobaczmy, już rośnie, bo do tego słoneczka pragnie wzrastać. I tutaj już mamy pełen kłos. O, piękny korzeń. I tutaj zobaczmy. O. I tak, zobaczmy. I już jest nasze zboże. I już można zbierać plony. A tutaj będzie taka mała na razie kolbka. I tak, ziarno kiełkuje. Mhm. Czyli tutaj kiełkuje. I wzrasta, czyli rośnie sobie, czyli i w dół, i w górę rośnie tak naprawdę. Wzrasta, sam nie wie jak. Ja nie wiem, ja też nie wiem jak to się dzieje. Sam nie wie jak. Sam nie wie jak. I to jest Ewangelia Marka. Hmm? Ja naprawdę lubię bardzo roślinki i też powiem wam, że nie wiem jak to jest, jak one rosną.
Czasami patrzę, że właśnie jednego dnia jest tak, a następnego dnia ten listek już pyng, już jest nowy i już się uśmiecha do mnie, więc ja uwielbiam. A podobno nawet niektóre liście, jak takie większych roślin, to one szeleszczą, szumią, jak właśnie się, jak się rozwijają, więc ja bym chciała tak kiedyś usłyszeć, jak te właśnie liście tak dojrzewają, rozkwitają w ogóle. To jest coś wspaniałego, więc, ale tak naprawdę właśnie nie wiadomo, jak to się dzieje. Ja nie wiem, jak to się dzieje. Czy ja bym nawet spała chyba, czy też gdzieś patrzyła na to cały czas, to nie wiem, czy bym zauważyła, jak to jest, że to ziarenko, jak to jest? No właśnie, chyba Pan Bóg to wie i to jest coś pięknego, że mamy takie roślinki. Ja jestem ciekawa, czy wy lubicie roślinki. Ja bardzo lubię. Bardzo lubię kwiatki i właśnie tak, tutaj mamy naszą ziemię, o, brązową. Dobra, tutaj ten napis nocą zrobię takim ciemnym, niebieskim, takim granatowym. O. Nocą, a dniem zrobię żółtym, że to jest jasno. Dniem. I też można zrobić właśnie to zboże, ten kłos taki, o, też żółciutki. I delikatnie, jeżeli chcemy, to właśnie pomalować tutaj też to niebo jakoś niebieskim, delikatnie. To jest piękna też przypowieść, sam nie wie jak. Ja nie wiem, ciekawe, czy wy wiecie, jak to jest, że te roślinki, te ziarenko, jak jest w ziemi, to ono sobie rośnie. O. I tutaj zrobię, że to jest noc, a tam, gdzie jest dzień, to już zrobię tak bardzo delikatnie. Zobaczcie. O, a jeszcze to i pokoloruję może na taki niebieski. I teraz tutaj te promienie mogą jeszcze do, o, może taki ładny żółty wezmę, docierać do tych właśnie. O, i rosną nam. Zobaczcie. Czy śpi, czy czuwa, nocą i dniem ziarno kiełkuje i wzrasta, sam nie wie jak. To jest fragment z Ewangelii według świętego Marka. Mam nadzieję, że jesteście z nami. W jakie dni? W poniedziałek z ciocią Ingą, w środę z ciocią Beatką, a w piątek ze mną. Więc mam nadzieję, że uzupełniacie sobie pamiętnik biblijny. I co? I do zobaczenia. W następnym odcinku Moja Biblia. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pa, pa!